Witam w kolejnym filmie, a dzisiaj trzy przyczyny, dlaczego kobiety nie są dla Ciebie miłe. Pierwsza przyczyna, jesteś za miły i za dobry. Jeśli poznajesz dziewczynę i chcesz ją we wszystkim wyręczać, używasz sformułowań, ja też, nie ma problemu, fajnie, super, gratuluję Ci, że dostałaś się do nowej pracy, cieszę się z Tobą, chcesz być takim przyjacielem dziewczyny, cokolwiek ona powie, to po prostu machasz głową i jej potakujesz. Czy tego chcesz, czy nie chcesz, kobieta wyczuje, że coś z tobą jest nie tak, że ty jesteś za dobry, za miły. No i oczywiście to będzie funkcjonować wtedy w zły sposób, w złym znaczeniu, no bo kobieta przestanie się tobą interesować. Przestaniesz być dla niej atrakcyjny, więc warto zawsze to oczywiście zmienić. I jak zauważyłeś tego typu substytuty zachowania, cechy swojego zachowania, powinieneś to zmienić. Uważaj na to, żeby przytakiwać cały czas dziewczynie. Uważaj na to, żeby mówić, masz rację, myślę dokładnie jak ty, podzielam twoje poglądy. Takie cały czas cukrowanie dziewczynie powoduje, że ona się zniechęca. Pamiętaj o tym, że kobieta często chce zobaczyć, poznać faceta niezależnego emocjonalnie, seksualnie, który ją pocałuje, podnieci, rozbierze. I nie będzie pytał, czy może, ale przede wszystkim ona też chce to zobaczyć, często w rozmowie. Bo jeśli dziewczyna, kobieta rozmawia z facetem, a on cały czas podkreśla jej ładnie słowami, masz rację, zgadzam się z tobą w zupełności, oczywiście, mam tak samo, oj, lubisz jeździć na nartach, ja też, super, ja też lubię jeździć na rowerach, to ona po pewnym czasie ma wrażenie, ej, coś tu nie gra. Ten koleś cały czas po prostu potakuje i mówi, że lubi robić to, co ja. Więc kobieta szybko się złapie na tym, będzie miała takie wrażenie, że ty jesteś za miły. I w tym momencie przestajesz być dla niej atrakcyjny i ona w ogóle nie będzie miała ochoty się z tobą całować, już nie mówiąc o tym, żeby pójść do łóżka. Więc warto na to zwrócić uwagę. Nigdy, przenigdy nie bądź facetem, który wszystko jej dopowiada, potwierdza, używa te słowa, ja też, masz rację. Ja zawsze robię to samo. Generalnie te wyrażenia powinieneś wykasować ze swojego słownika wyrazów obcych, a zamiast tego powiedz dziewczynie, ja myślę zupełnie inaczej. No to widzisz, nie zgadzasz się ze mną w tym temacie i nie tylko w tym. Jak się uśmiechniesz i pokażesz jej taką zadziorność, to często poprzez tą pewność siebie wzbudzisz zainteresowanie dziewczyny. Polecam to przetestować. Dlaczego jeszcze palicie kontakty, relacje z kobietami? Zbyt dużo myślicie o kobietach, za dużo chcecie z nimi robić od początku. Wiesz, tak naprawdę czasami warto się spotkać z dziewczyną, nawet jeśli chcesz odzyskać jej zaangażowanie, zainteresowanie. Wzbudź w niej dużo podniecenia seksualnego, dużo pożądania seksualnego. Pocałuj dziewczynę, może pójdź z nią do łóżka, a potem ją zostaw. Przestań do niej pisać. Zdziwisz się, ile kobiet się będzie tobą interesować. Jak dużo kobiet będzie do ciebie pisać? Będzie szukać z tobą kontaktu. Dlaczego? Bo z jednej strony ją podnieciłeś, a potem z drugiej strony pokazałeś jej, że ty wcale jej nie potrzebujesz. I takie podejście wprost zniewala, zaskakuje kobiety. No bo generalnie jak kobieta poznaje jakiegoś fajnego faceta, no to on często sam do niej wypisuje, stara się, prosi ją o czas, żeby się z nią spotkać. I ona w sumie się tylko zgadza. A kiedy ty będziesz facetem takim nieprzewidywalnym, masz dużo większe szanse na sukces, bo ona sama będzie o tobie więcej myśleć. A w sytuacji, kiedy ty zbyt dużo o niej myślisz, spotkałeś się, byłeś z nią na spacerze, a potem do niej wypisujesz, kiedy znowu ma czas, jak tam jej mija dzień, czy myślała o tobie, no to niestety, ale nie będziesz dla niej typem mężczyzny atrakcyjnego, no bo ona się nie musi o ciebie starać. Z tego to wynika. Także przestań myśleć o kobietach. Postaw się w sytuacji gościa, który spotkał się z dziewczyną, ale masz 3-4 inne alternatywy. Masz 3-4 inne koleżanki, z którymi się spotykasz i jak się z nią widzisz, z tą pierwszą dziewczyną, całujesz, a potem znikasz, ona sama często zaczyna cię gonić, bo widzi, bo czuje, że jesteś fajny. Tak to działa i warto sobie z tego zdawać sprawę. Dlaczego jeszcze wam nie wychodzi z kobietami? Dlaczego jeszcze macie ciągłe problemy w relacjach? Wiesz co, to może wynikać z kwestii tego typu, że albo masz za dużo czasu dla dziewczyny, albo masz tego czasu za mało.
i pozwól, że wyjaśnię Ci, o co mi tutaj chodzi. Jak masz zbyt dużo czasu dla kobiety i chcesz się z nią codziennie widywać, codziennie do niej piszesz, no to ona dojdzie do wniosku, że Ty też może jesteś zdesperowany. No przynajmniej na początku, jak ona jeszcze nie dojrzała do tego, że chce się z Tobą widywać cały czas. Więc oczywiście zawsze trzeba to wyważyć. Na początku lepiej być troszkę bardziej zlewczym, a dopiero potem, kiedy relacja się rozwija, kobieta czuje, że jej się spodobałeś, że ją podniecasz, to wtedy właśnie warto pokazać, że masz więcej tego czasu, bo ona sama do Ciebie dzwoni, zagaduje, pisze SMS-y, no i stopniowo rozwijasz ilość spotkań, jeśli pragniesz dłuższej relacji. Ale z kolei, jeśli w ogóle też nie będziesz miał dla niej czasu, czyli potem w dłuższym związku, cały czas jesteś w pracy, nie widzicie się często, raz na tydzień się widzicie, raz na dwa tygodnie, to ten związek też ulegnie wypaleniu. No i znowu dlaczego? No bo nie ma tej systematyki w spotkaniach, nie ma regularnego seksu, rozmów i tak naprawdę kobieta się gubi w tej relacji, przestaje czuć do Ciebie to, co chciałaby poczuć do wyjątkowego faceta, czyli to połączenie emocjonalne ulega wygaśnięciu, ta więź emocjonalna tak naprawdę staje się coraz słabsza albo w ogóle się, tak jak mówiłem, kończy. No i w rezultacie kobieta zaczyna się zastanawiać na temat rozstania. Jak tu się z Tobą rozejść, że ona potrzebuje czegoś innego, jakiejś zmiany, innego faceta i tak dalej. Także zwróć na to uwagę, że zbyt duża ilość spotkań i za mała ilość spotkań bywa problematyczna. Zależy to wszystko od fazy relacji, związku. No bo oczywiście jak się dopiero co poznaliście, no to nie będziesz się z nią spotykał 5 razy w tygodniu, bo się zbyt łatwo ze sobą oswoicie. Ty się do niej przyzwyczaisz, ona do Ciebie. No i w rezultacie tak naprawdę dojdziesz do wniosku, że ona się Tobie może nawet nie znudziła, bo Ty się za bardzo zakochałeś, myślałeś o niej i inwestowałeś, a jej się to znudziło, bo cały czas do niej wydzwaniałeś, proponowałeś te spotkania, więc ona po 2 tygodniach ma dość. Ale w dłuższej relacji, jak zabraknie Ci czasu dla kobiety, mieszkasz za granicą, no to właśnie też dlatego w wielu przypadkach te dłuższe relacje się kończą i dlatego trzeba dbać o związek, spotykać się z dziewczyną systematycznie, uprawiać seks, okazywać jej oczywiście emocje, w sensie takim, żeby być dla niej ekscytującym emocjonalnie, bo inaczej ona też nie poczuje tego samego w drugą stronę i wasza relacja może się bardzo szybko wypalić. Pamiętaj o tym, bo może być kiepsko. Niestety, tylko do czwartku możesz pobrać mój najnowszy kurs Niemiły facet. Jak przepracować problem miłego faceta i stać się niemiłym facetem? Tylko do czwartku ten materiał można pobrać jeszcze 50% taniej. Polecam, świetna wiedza. Jak będziesz zbyt miły dla kobiet, uwierz mi, będziesz oszukiwany, manipulowany, zdradzany i żadna kobieta nie pokocha Cię tak naprawdę, więc warto o tym pamiętać. Nawet w łóżku kobiety nie będą dochodziły do orgazmów, bo będą czuły, że jesteś po prostu za miły i zawsze będą wspominały tego drania faceta, który je ekscytował. Dlatego pobierz sobie koniecznie ten kurs. Uważam, że to jest najlepszy materiał, jaki zrobiłem do tej pory. Jest on dostępny w 50% taniej do czwartku do północy. Wejdź pod spodem, skorzystaj, opłać, a wszystko dostaniesz na maila. Sam zobaczysz, ile ta wiedza zmieni w Twoim życiu. Jestem przekonany, że będziesz dużo bardziej atrakcyjny, bo będąc niemiłym dla kobiet, wzbudzasz w nich naprawdę potężne pożądanie i podniecenie. Jak to wszystko działa? Sprawdź pod spodem, bo jestem przekonany, że ten materiał naprawdę zmieni Twoje życie. Wierzę w to w 100%, bo widzę, jakie komentarze piszecie po wykorzystaniu tej wiedzy sprzed kilku dni. Dlatego to działa, korzystaj. Niestety, tylko do czwartku cały ten materiał 50% taniej. Skorzystaj, czas ucieka, a wiedza absolutnie fenomenalnie skuteczna. Przekonaj się sam, jak to działa. Polecam.